Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z Bookshelfturem, z drugą częścią, ponieważ ostatni mój film tego właśnie typu bardzo Wam się spodobał i pisaliście mi w komentarzach, że nie chcielibyście zobaczyć więcej moich książek. Tak więc zeszłam z sypialni na dół, na pół piętra, w zasadzie na parter, gdzie znajduje się taki oto jeden samotny regał, ale na nim też jest kilka książek. Pozostałe moje książki są jeszcze tutaj na dole w innym pokoju, ale to kiedy indziej. Dzisiaj skupię się tylko na tym jednym regale, tak więc zacznę. Chciałam jeszcze tylko dodać, że zanim zacznę pokazywać Wam moje książki, to zapraszam Was serdecznie trochę do mojego domu, do mojego ogrodu i do pięknych widoków, jakie dzisiaj widziałam. Thank you.
na tym regale nie są ułożone według absolutnie żadnej kategorii. I tak jak książki na górze ułożone były według kolorów grzbietów, tak tutaj jest to totalne wymieszanie gatunków literackich, autorów. Tu nie ma w ogóle żadnego podziału, po prostu układam tu książki jak lecą. Tak więc zacznijmy od góry. Margaret Atwood i Madame. Również Margaret Atwood i Czarci Pomiot. Obrona szaleństwa Woody'ego Allena. Miłość w czasach zarazy Markeza. Przeklęci święci. Kiedy będziemy wolne, moja walka o prawa człowieka. Chórzystki. Księżyc myśliwych Katarzyny Kręc-Lity Bielak. Miasto gniewu. Serce Radki Franczak, to jest nominacja w 2017 roku do Nagrody Literackiej Nike. Mężczyźni objaśniają mi świat Rebeki Solnit. Czesałam ciepłe króliki, rozmowa z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską, rewelacyjny wywiad Rzeka z więźniarką obozów koncentracyjnych. Nigdy więcej Anny Zamojskiej. Miłość w zimie, tu zapewne była jakaś obwoluta, ale już jej nie mam. I tutaj mam trzy książki Sumong Kit i to jest Sekretne życie pszczół, Podróże z owocem granatu, Opactwo świętego grzechu. Jest jeszcze czwarta tej autorki, Czarne skrzydła. Do zobaczenia w piekle Wojciecha Pestki, to zbiór reportaży o mieszkańcach wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. Biografia Wodeckiego, tak mi wyszło. I seria książek o tym, jak dbać o swoje rośliny. Ja je kiedyś pokazywałam na swoim Instagramie. Plant Power i jak wychować szczęśliwe rośliny. Jak nie zabić swoich roślin. Roślinny patrol. Rośliny oczyszczające powietrze. I roślinny kabaret. I jesteśmy przy kolejnej półeczce. Prawdziwe fałszerstwa z wydawnictwa Bowiem. Książka, którą od wydawnictwa otrzymałam. Książka o fałszerstwach i mistyfikacjach, które mają miejsce od zarania dziejów. Lato 39 i jeszcze żyjemy Marcina Zaborskiego. Nie mówcie, że nie mamy niczego. Finalistka Nagrody Bookera. Pęknięte miasto Biesłan Zbigniewa Pawlaka i Jerzego Wlazło. Reportaż o ataku na szkołę podstawową w Biesłanie 1 września. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy tę historię. A ja, żebym jej powiedziała, Katarzyny Nosowskiej. Anglik w Poznaniu. Mój nieprawdopodobny rok w Polsce. Kolekcja nietypowych zdarzeń Toma Hanksa. Anny Sulińskiej w niebo wzięte, o stewardesach w PRL-u. W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. Barbary Lipskiej, neurolożka, piękny umysł, który się zgubił, książka autobiograficzna i traktująca o bardzo poważnej chorobie. Unorthodox, jeśli znacie film z Netflixa, polecam przeczytać również książkę. Kiedy byliśmy sierotami, tę książkę pamiętam, że kupiłam w Biedronce za 9,99. Audyt Jacka Hugo Badera z autografem. Wszyscy patrzą. Na górze miałam Złodziejkę książek Susaka, a tutaj na dole mam Mliniany most, którego jeszcze nie przeczytałam. Portfolio ocalonych artystów. Prawo Mojżesza i Szczepana Twardocha, Król i Królestwo. Ja na górze miałam również filmową okładkę Króla właśnie. I schodzimy trochę niżej. Tutaj mam pięć książek Jakuba Małeckiego. Jest to Horyzont, Saturnin, Nikt nie idzie, Joseph i Dygot. Najnowszą książkę Jakuba Małeckiego już sobie zamówiłam. Aha, i którąś książkę też mam z autografem. O, Dygot. Szwedzi, Ciepło na północy, Katarzyny Molendy, Chłopiec z listy Schindlera, Nie pozwolisz żyć czarownicy Tomasza Kowalskiego, Rosjanin to ten, kto kocha brzozy z wydawnictwa Czarne, Dyskretny bohater i Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, obydwie Mario Vargasa Losy. Prawda o sprawie Harry'ego Kiberta. Cyrkówka Marianna Anny Fryczkowskiej. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Liv Szafak, książka, którą recenzowałam na jednym z pierwszych moich filmów na tym kanale. Chrobot Tomasza Michniewicza, Życie najzwyklejszych ludzi świata, Małe kobietki, Wybór Zofii i Dzikowska Romana Warszewskiego, pierwsza biografia legendarnej podróżniczki. Żółty ptak śpiewa i Chyba nigdy nie jest inaczej, saga rodzinna w nowelach, Wyznania przemytników ludzi, Wspomnienia brudnego anioła, Nie zgadzam się Pera Petersona, Drzewo Solomonów, Ostatnia cesarzowa, coś dla wszystkich miłośników kłamstewek, wielkich kłamstewek i gotowych na wszystko, Pani Fletcher, Dziewczyna, która wróciła,
Piękne samobójczynie, Zakłamane życie dorosłych Heleny Ferrante, autorki, która jest ponoć niesamowicie poczytna, bardzo popularna. Muszę sięgnąć po tą książkę. Ja ją sobie nawet chyba odłożę na bok. I tutaj dwa reportaże z wydawnictwa WAB, Samobójcy z końca świata i Cyganie, spotkania z nielubianym narodem. Stulecie, powieść historyczna, nieprawdopodobna przyjaźń, Izraelka, Palestynka i ich wspólna walka o pokój. Chłopiec, który widział, 30 sekund Sylwii Kubryńskiej i Anna Kańtow, Wiosna zaginionych, Lato utraconych. Bezgwiezdne morze Erin Morgenstern, książka, którą ja Wam kiedyś bardzo polecałam w jednym z pierwszych moich filmów, ponieważ to jest ten typ literatury, po który ja rzadko sięgam. Tutaj jest dużo realizmu magicznego, ale ta książka no dosyć mi się podobała i zachęcam do niej wszystkie te osoby, którym nie bardzo jest po drodze z fantastyką czy właśnie z powieściami, gdzie dużo tego realizmu magicznego jest. To myślę, że na początek ta książka będzie dla Was. Dziewczyna, która czytała w metrze. Mój rok relaksu i odpoczynku Otesy Moszwek. Książka, którą też polecałam na samym początku mojego kanału, która mnie dosyć się podobała, aczkolwiek uważana jest za dosyć dziwaczną, bohaterka tej książki uważana jest za dosyć dziwaczną. No przez to też książka za taką jest postrzegana, ale ja Wam ją polecam. O Zmierzchu, Teres Bochman, zarówno O Zmierzchu i ta wcześniejsza z wydawnictwa Pauza. Murakami Norwegian Wood, książka, której w dalszym ciągu nie skończyłam, a bardzo mnie zachęcaliście do jej przeczytania. Krzesło Eliasza, Łaskawszy niż samotność, Utoną we łzach swoich matek, Słońce narodu Kuby Wojtaszczyka, Pamiętnik z mrówkoszczelnej kasety, 1956 rok rewolty, 1947 świat zaczyna się teraz, Księga zapomnianych żyć, Kobiety Holokaustu, Herezje chwalebne, Włoskie buty Mankel, Jak nakarmić dyktatora Witolda Szabłowskiego, również książka z autografem, Lato zimą i inne opowiadania, Maria Nurowska, Panny i wdowy, tom pierwszy i drugi, bardzo, bardzo Wam polecam. I tutaj mam kilka części takiej kolekcji kryminałów Agaty Christie. Nie mam ich dużo, ale w sumie mogłabym je sobie zbierać, bo one bardzo ładnie na półce wyglądają. Zresztą zobaczcie. Tajemnica gwiazdkowego pudingu, Tajemniczy przeciwnik, Wigilia Wszystkich Świętych, W samotności. Nie uważacie, że są bardzo ładnie wydane? Między falami Sary Moss i Nocne czuwanie tej samej autorki. Kult Orbitowskiego, dla mnie super. Moja siostra morduje seryjnie, książka, którą chyba ze 2 lata temu, może 3, wzięłam ze sobą na wakacje. Bardzo mi się podobała. Dziwaczna lekko, ale motyw zbrodni i sposób, w jaki te zbrodnie były tuszowane, bardzo ciekawy. I to wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać, to taki mały, jeden, niewielki regał, a w sumie trochę tych tytułów się uzbierało. Polećcie mi jakieś, jeśli znalazły się wśród tych, które Wam zaprezentowałam, takie, które wyczytaliście. Być może po nie sięgnę, bo powiem szczerze, że większość tych książek, które tutaj się znajdują, nie są przeze mnie przeczytane. Kuba Bałecki, ale też nie wszystkie. Kilka reportaży. Więc jeśli szczególnie jakąś książkę polecacie z tych, które tutaj się znalazły, no to zachęćcie mnie. Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim tym, którzy mnie oglądają i którzy subskrybują mój kanał, którzy są aktywni i zostawiają komentarze. Mi w tym tygodniu wybiło 1000 subskrypcji. Dla mnie osobiście jest to pewien sukces, aczkolwiek wiem, że pośród tych wszystkich YouTube'owych rekinów, no to jestem bardzo malutką płotką, ale rozkręcam się. Zobaczymy, co będzie dalej. Także zachęcam do subskrybowania, do komentowania, do zostawiania lajków. Wpadajcie na mojego Instagrama Magiel Książkowy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!